Budzik Siewcy. Obudzi Twoją duszę codziennie. Z Ewangelii według świętego Jana. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: kto ty jesteś? On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: nie. Powiedzieli mu więc: kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz o sobie? Powiedział: jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów i zaczęli go pytać, mówiąc do niego: czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. W Ewangelii na trzecią niedzielę Adwentu odkrywamy postać świętego Jana Chrzciciela, pięknego i mądrego człowieka, który wypowiedział być może największą mądrość, jaka kiedykolwiek padła z ust człowieka. Wypowiedział słowa: ja nie jestem Mesjaszem. Tak wielu z nas pewnie gdzieś w sercu nie bardzo godzi się z takim zdaniem, bo sądzimy, że to my jesteśmy Mesjaszami naszego życia, że to my jesteśmy Mesjaszami, którzy sprawią, że jak się bardzo wysilimy, jak się postaramy, jak się napracujemy, to ogarniemy całą tą rzeczywistość wokół nas i dzięki temu wreszcie ludzie będą szczęśliwi, zbawiona zostanie ich historia, ich przeszłość, ich zranienia. Wystarczy, że się bardzo wysilę. Wystarczy, że zrobię wszystko, co w mojej mocy i jeszcze 100% więcej i wtedy nagle ludzie wokół mnie będą szczęśliwi. Próbuję zbawić środowisko swojego życia, zbawić środowisko swojej pracy, swój dom, siebie samego, ludzi wokół siebie. I to jest zawsze pułapka. Zawsze kończy się tak samo. Głęboką frustracją, przekonaniem, że znowu mi nie wyszło, że jednak się po prostu na Zbawiciela nie nadaje, że jestem na to za słaby, za biedny i że muszę wreszcie powierzyć rolę Zbawiciela świata komuś innemu. Święty Jan Chrzciciel wypowiada słowa, które powinny stać się refrenem naszego życia. Ja nie jestem Mesjaszem, nie zbawię swoich dzieci, nie zbawię ludzi, których kocham, nie zbawię tych, których nie kocham, sam siebie nawet nie zbawię. Potrzebuję Mesjasza, który mnie uratuje, który uratuje moje życie. Ja nie jestem Mesjaszem. Powtórz sobie te słowa dziś rano i wieczorem i tak do końca Adwentu. Na koniec odkryjesz, kto jest prawdziwym Mesjaszem, kto przyszedł na ziemię, żeby tą naszą rzeczywistość wreszcie zbawić. Na ten czas bardzo serdecznie błogosławię.